Cześć, dzieciaki! Ja jestem kucharzem, widzicie? A po czym to poznaliście? Ja mam czapkę? O rany, Julek! O, rzeczywiście! To chyba jestem kucharzem, co? No! Kucharz to musi mieć czapę, nie? A powiedzcie mi, dzieciaki, czy ktoś z was lubi mięsko? Rączka do góry. Ja! A kto lubi kotleciki? Rączka do góry. Ja! A szyneczkę? Ja! A kiełbaskę? Ja! A kalosze? Najlepsza w ogóle szyneczka jest z polskiej hodowli, słuchajcie. Taka szyneczka, że ona po prostu sama wchodzi do buzi. Wiecie, że w mięsku jest bardzo dużo i bardzo dobrze przyswajalnego żelaza? Tak. Wiecie o tym? Tak. Rany, Julek, to wy wszystko wiecie. Co jest takiego w tym mięsku, że można rosnąć? Nerki? Chyba coś ci się pomyliło. Białko, właśnie. Białko, jest bardzo dużo białka i bardzo dobrze przyswajalnego w mięsku, w polskiej wieprzowinie. I dzięki temu rośniemy. W tym mięsku jest jeszcze coś bardzo ważnego. Co to jest? Szyja. A na szyi jest co? Głowa. Poważnie? Każdy przyniósł? No a w tej głowie w środku co jest? Mózg. Każdy ma? Tak. Poważnie? Tak. Żeby ten mózg był dobrze odżywiony, potrzebuje dużo witamin z grupy A, B czy C? A, B i C. Einsteinie nie. B, dokładnie. Witamin z grupy B jest bardzo dużo w mięsku i one powodują to, że świetnie myślimy. Jak będziemy jedli mięsko, dobre mięsko, polskie mięsko, z wieprzowinki, tak? To będziemy mieli dużo żelaza, czyli dużo siły, będziemy bardzo wysocy i bardzo mądrzy, najmądrzejsi w całym mieście. Kochani, bo my tu cały czas rozmawiamy, ale od rozmawiania brzuszki nie są pełne, czy są? Nie. Nie są, nie? A co trzeba zrobić, żeby brzuszki były pełne? Najlepiej zrobić i zjeść. A ktoś z was kiedyś robił pierogi? Ja w przedszkolu. To co, gotujemy? Tak! Ale zanim wam przedstawię prawdziwych kucharzy, wy zostaniecie kucharzami, asystentami. OK? Tak! Chcecie czapki? Tak! Chcecie fartuchy? Zawód kucharza jest nadal bardzo popularnym zawodem. Trochę pomagają nam programy kulinarne, które pojawiają się w telewizji i zachęcają też do tego, żeby eksperymentować w kuchni. W związku z czym co roku przynajmniej jedną klasę nabieramy w zawodzie kucharz i młodzież kształci się w tym zawodzie z dużym powodzeniem, zarówno w branżowej szkole pierwszego stopnia, jak i w technikum przemysłu spożywczego, w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, bo to jest taki zawód pokrewny z kucharzem. Wpajanie młodemu człowiekowi, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrego funkcjonowania, jest bardzo ważne. W związku z tym wiem, że przedszkola uczestniczą w różnych programach edukacyjnych, które właśnie przedstawiają najmłodszym, co należy jeść, jak należy jeść, co z czym łączyć, czego nie, na co zwracać uwagę. Pokazują również rodzicom, na co zwracać uwagę, a w przyszłości właśnie ci młodzi ludzie trafiają do nas i my już od trochę innej strony pokazujemy im, jak można majsterkować w kuchni, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne surowce. Ram, tam, tam, to dom, tram, to, tam, to, ram, to, tam. Tram, dam, dam, do dom, dom, do dom, do dom, do dom. Uwaga, uwaga! Kucharze najmłodsi, przedstawiam wam kucharzy starszych arcymistrzów. To jest kucharz gorący rondelek, co nie nosi szelek. Brawo dla niego! A to jest kucharz głodny felek, co nie lubi muszelek. Brawo dla niego! Witajcie, dzieciaki. To co, zaczynamy? Gotować. I będziemy co robić? Pierogi. No to co? Nasz ten cienki, chudy kucharz robi jedne pierogi, a ja z dziewczynami tu i z koleżanką będziemy robić drugie, tak? No to jedziemy. Chodźcie dalej. Zabieramy sobie ładną tutaj wałeczek, troszeczkę mąki podsypujemy, żeby nam się nie kleiło i już będziemy teraz wałkować na ciasto takie cieniutkie, żeby można było ładnie wykleić
pierożki, a robimy teraz ciasta takiego żytniego, ciemnego, te pierogi będą ciemne. Dużo siły, super. Mocniej przyciśnij, bardzo dobrze. Mocno, mocno, mocno. Trzymaj i możesz wałkować, tak? No, spokojnie, powolutku. Wrócimy. O, właśnie. O, właśnie. O, właśnie. Zaraz idzie. No, prawda? No. O. Super, to trzymaj. O, rany i mlekole pierożki, no mamy. Piękne. No, cudowne po prostu. Rewelacje. Super, tak, ładnie posklejać. Troszeczkę możemy, o, i teraz zrobię jeszcze jedno pojedynkę. Dobra, możesz wyłożyć. Dobra. Radek, Radek! Radek! Cześć, dzieciaki! No, proszę państwa, żarty się skończyły. Toż to pierogów jest tyle, że wykarmimy pół Poznania. Czy one są gotowe, aby zanurzyły się we wrzątku? A wy jesteście gotowi, żeby je zjeść? To co? Przy pomocy naszych kucharzy wrzucamy je do gara, co? 4 minuty. 4 minuty to jest długo? Nie. To jest 4 razy 60 sekund. Słuchajcie, słoneczka moje kochane, kuchareczki i kucharze, za chwilę wyciągniemy co? Pierogi. Pierogi gorące, pyszne, pachnące. Czy ten zapach was już unosi? Rozlał się zapach gotowanych pierogów po całej tutaj sali. 3, 2, 1, pierogi na stół! Ja Trachu, ciachu i po strachu, prawda? Trachu, ciachu i po strachu. No dokładnie. Wyjmujemy je, wyjmujemy. Gotowe pierogi wyjmujemy na talerz najpierw, ładnie. Teraz dołożymy troszeczkę tych brązowych, żeby było kolorowo na talerzu. Pierożki. Gorące. No, dobra. Pyszne, najlepsze na świecie. Lepsze niż ze sklepu. No oczywiście, zawsze jak coś się samemu zrobi, o wiele lepiej smakuje niż ze sklepu, prawda? I wtedy doceniamy smak. Najlepiej. Dobra wieprzowinka, prawda? Taka świeżutka, kruchutka. Słuchajcie, kochani, ale to dopiero była przystawka. Tak. Jak zjemy pierożki, to zostawcie trochę miejsca na hamburgery, które za moment z wieprzowinki zrobimy. Chcecie hamburgery? Tak! Hamburger lubi warzywka. Czy warzywka są zdrowe? Tak! Bardzo są zdrowe. Czy są potrzebne do tego, abyśmy się dobrze rozwijali? Tak! Bardzo są potrzebne. Jedyne, co nam jest potrzebne, to wiecie co? Mięsko. Słodycze. Właśnie, święte słowa. Ten cukier przetwarzany, który jest w słodyczach, jest ble. Jeżeli cukier to z owoców, to pamiętajcie. A jeżeli mięsko, to z wieprzka. Czyli pyszna wieprzowinka. Wieprzowinkę zaraz będziemy tutaj umaszczali pięknie w bułeczce, dodając cudownych składników, ale o tym wszystkim powie już nam pan gorący rondelek herbu Czerwony Rowerek. Zapraszamy serdecznie. Zaczynamy? Tak! To każdy zabiera sobie po jednej bułce. Bułeczka. A ja tym samym bułka. Każdy dostanie po plasterku sałaty. Co? Proszę, na talerzyk. Eluniu, połóż sobie bułeczkę na talerzyku. Plaster pomidora. Ja chcę sałatkę. Dobrze, zaraz to zabierzesz. I tu przekroimy ładnie. Mięsko. Mięsko. Uwaga, uwaga, uwaga. Dajcie. Dobra, idziemy dalej. Masz dwa talerze, proszę bardzo. Proszę państwa, jak to się mówi? Gotowe. No proszę, weź go. No. Jakby. Piechota.
Ja się jeszcze dzięki tym burgerom do pomidora przekonałam. Kochane moje kuchareczki i zacni kucharze, wszystko co smaczne szybko się kończy. Zatem nasze pyszne hamburgerki wędrują albo u niektórych już powędrowały do brzuszków i tam sprawią nam wiele radości. Właśnie tutaj. Słuchajcie, jesteście cudowną gromadą kucharzy, którzy oprócz tego, że cudownie potrafią gotować, jeszcze potrafią się fantastycznie bawić i współpracować. Bo to jest bardzo ważne. Współpraca i dobra zabawa czyni to, że potrawy są jeszcze lepsze. Pamiętajcie, dzisiaj wieprzowinka jest bardzo zdrowa, zawiera bardzo mało cholesterolu i można ją jeść bez żadnych obaw, że będziemy tacy wielcy. Zatem dzieci wszystkie, wieprzowinka górą! Hurra!